przy planowaniu tego typu produkcji musimy trochę zmienić sposób myślenia, wyłączyć myślenie stricte transmisyjne, piłkarskie. Więcej elementów składowych jest przy tego typu produkcji. Dzisiaj współpracujemy z najlepszymi operatorami, którzy znają wszystkich piłkarzy, dla których nie będzie problemem znalezienie odpowiedniej osoby, nazwiska piłkarskiego. Znają wszystkich doskonale. 4, 3, 2, 1. Dobry wieczór Państwu. Przećwiczyliśmy sobie mniej więcej te wszystkie figury, które pojawią się na gali, no bo to kwestia światła, kiedy wchodzi na scenę 5 osób, kiedy wchodzi jedna osoba, to światło musi być inaczej ustawione, jak z mikrofonem, co ze statuetkami, bo często mamy taką sytuację, że ktoś odbiera statuetkę, jedną, drugą, tutaj jeszcze ma mikrofon i tak naprawdę brakuje mu rąk, więc my to wszystko staraliśmy się przećwiczyć, a wyjdzie w praktyce tak naprawdę nie wiemy jak. Ja cieszę się przede wszystkim z liczby Polaków, którzy dzisiaj otrzymali nagrody, no ale także nagroda, która pokazuje, że jesteśmy ligą no, ciekawą także dla graczy z zagranicy. Carlitos, który zdobywa tytuł najlepszego gracza. La verdad, mi primera gala en Polonia, muy feliz, muy contento. Me siento genial. En España he estado en otra gala, del estilo de esta. También fui premiado y salí muy contento, pero la verdad que esta tiene un sabor especial. Nos vemos el año que viene en la misma situación que esta. Ya veremos. Miła atmosfera, profesjonalnie wszystko przygotowane, więc cieszę się, że wygrałem, choć konkurentów miałem naprawdę bardzo dobrych. Mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywało tak, jak dopisuję teraz, że będę się cały czas rozwijał. I że będę świętował. Gala jest taką uroczystością, kiedy zaczynamy odpoczywać i wyłączamy trochę głowy jednak, bo o tej piłce możemy mówić tak luźnie, już się nikt nie stresuje i ci, którym poszło świetnie i ci, którym nie poszło, więc to myślę doskonały moment dla wszystkich nas.